pan ze mną rozmawiał o jego rodzinie. Po prostu jestem ciekawa, Nie o rodzinie, prosimy cię, tylko nie wyciągaj kubu. Ela! Ale to chyba nie mówi, która pije po 10 piw dziennie, nie? Ela, jest pytanie odnośnie twojej kompanii. Jaki stopień wojskowy posiadasz? Skoro masz być korespondentką wojenną. Chcieliście mnie skłócić z Markiem? To ja sama się skłóciłaś z nim. Co my zrobiliśmy? Cokolwiek. Co my zrobiliśmy? Podaj mi przykład, co my zrobiliśmy. Nic nie zrobiliśmy. Nawet pytań nie mam zadawanych konkretnych. Interesuje was wszystko? Ja wam wszystko opowiem. Spierdalaj z tą prywatą. Boże. Powiedz na pytanie, czy coś do ciebie dociera? Ale jak chcesz porozmawiać, odpowiadaj na pytania, nie wyciągaj czegoś. Jest pytanie, odpowiedz na nie. Ela, babciu, ale proszę. Ale mam pytanie, ale dlaczego? Ale Marek przez godzinę opowiadał o moich prywatnych sprawach przez telefon. Bo to jego serwer. No, opowiadał prywatnego. No co opowiadał prywatnego? O mojej matce, mężu. Całe swoje życie prywatne wyciągnąłeś do internetu. Ty nie masz życia prywatnego. Rozumiesz, że twoje życie prywatne to jest życie publiczne. Ty wszystko wyciągasz. Wszystko. No to ja powiem. Matka Marka jest słucha. Ale na swój na pytanie. Ela, że matka Marka wczoraj robiła kupę. Nas to nie interesuje. To Marek się nie myje w ogóle, a nie ja. Kurwa, ale Ela, ty masz 50 lat, a zachowujesz się, jakbyś miała 15 i przyszła w gimnazjum. Ela, od Marka, bo on miał dwa sweterki, dwa podkoszulki, których w ogóle nie prał przez dwa tygodnie. Babciu, dobrze, już powiedziałaś to. No ale jako jego kobieta mogę za niego zadbać i mu wytrać te podkoszulki, nie? Babciu, ty możesz odpowiedzieć na pytanie, jaki masz stopień wojskowy? Tak, że po prostu to Marek jest brudasty. No nie, no Marek się nie myje. Ja też nie płamię na mój ten, ja też będę Babciu, Babciu, ja wiem, że w tym wieku jest dementia, ale proszę odpowiedź. Jeszcze są inne różne. Jeszcze mam inne wiadomości o Marku, które też ujawnię. Także przekażcie mu jutro, jakby trzeźwieje i powiedzcie mu, że krytynka wypierdala. Dobrze, to u gangusiów udostępni. Elu, tutaj jest pytanie. A wiesz, Marek mówił, że nie chce z tobą gadać już. Albo pójdź w objęcie. Ela, pójdź. Ela, uspokój się, oddychaj, kobieto, Boże. Nie chcę odejść, ten komputer, który zabrał. Po co go zabierał? Oddechuj, Ela, i zacznij mówić od nowa. 2000 zł za komputer to jest dla mnie dużo pieniędzy. Miał w ramach tego... Miał w ramach to interesuje, no ma tego laptopa, bo mu dałaś, a jesteś taka chciwa, że chcesz tego sprzedawać w momencie, w którym się pokłócicie. Albo mu coś dajesz, albo mu czegoś nie dajesz. Nie, to nie dałam, miał mu oddać pieniądze. No to ci kurwa odda pieniądze, jak mu napiszesz na privie, odda pieniądze, a nie teraz publicznie. Marek, mi odda pieniądze, bo się nie prosiłam. Zwrócimy się do mailu. No, nie ma problemu. Była umowa ustna, że będzie dbał o mój wizerunek. Miał ze mną współpracować i za to dostał komputer. Nie, zerwał współpracę, nie dbał o mój wizerunek. Kłamie mnie bezczelnie na mój temat, że jestem jakimś brudasem. Opowiada jakieś sprawy o mojej matce. Niech mi odeśle komputer i może się do mnie nie odzywać. Dobrze, Elu, znajdziesz pocieszenie w ramionach Piotra Pieti, rozwodnika z synem z Ukrainy. Czekajcie Markowi i zajmijcie się faktycznie jego karierą. Powiedzcie mu, żeby nie kłamał, że ma maturę, bo nie ma, bo ma 8 klas szkoły podstawowej. Powiedzcie mu, żeby nie kłamał na inne tematy, na mój temat, żeby nie zmyślał. Powiedzcie mu, że jak wrzuci jakiekolwiek moje rozebrane zdjęcie jeszcze raz do internetu, to tego pożałuję, po prostu nie pozbiera się. Ja po prostu podejmę kroki prawne, bo to jest bezczelnie. Ale pierdolę, nie mam ci nic do powiedzenia. To jak z tym laptopem? To ty mu w końcu dałaś tego laptopa, czy go nie dałaś? Nie dałam za 2000 zł i miał mi oddać. No. Przywiozłam go za to, że ze mną współpracuje, miał dbać o mój wizerunek. Miał ze mną robić live'y, miał ze mną kręcić filmy, mieliśmy współpracować jako youtuberzy. No. To ze mną współpracuje jako youtuberką, udzielając jakichś po prostu wywiadów przez telefon, kłamstw na mój temat, śmierdzę, udzielając informacji o mojej matce, o moim dziecku, o moich wszystkich sprawach, o moim mężu. Posunął się chyba trochę za daleko, więc po prostu współpracy już nie ma, więc niech mi odda laptopa, da mi święty spokój, no i tyle.
Chyba mam sobie odebrać. Powiedziałam. Kupiłam mu. Ostatnie pieniądze włożyłam w to, żeby mu pomóc, żeby nie musiał tych... On zarabia 20 zł za godzinę w tej swojej przystawie. 20 zł za godzinę. I brał sobie przed naszym wyjazdem, zostawał po 2 godziny dłużej, żeby dostać 40 zł więcej, żeby mógł sobie na wyjazd zaoszczędzić. I dlatego wzięłam wszystkie pieniądze, jakie miałam, kupiłam ten komputer, ustawiłam mu donaty, żeby kurwa nie musiał tych dodatkowych godzin brać, żeby nie musiał chodzić w soboty i wdychać tych opiłków żelaza, żeby po prostu mógł zarabiać. Wszystko mu pomogłam, ustawiłam. Nawet byłemu mężowi nie pomogłam po prostu w ten sposób. A on bezczelnie ujawnia wszystkie szczegóły z mojego prywatnego życia, wyśmiewa mnie za moimi plecami. To jest po prostu podłe, naprawdę podłe. I ja mu tego po prostu nie wybaczę. I tak to wygląda. A jeżeli chodzi o Marka, było mi go żal, bo on jak śpi, Marek jak śpi, to on się dusi. On po prostu nie może oddychać ani przez nos, ani przez płuca, bo pracuje od 10 lat albo dłużej w niekorzystnych warunkach pracy, gdzie wdycha opiłki żelaza. Chciałam, żeby był tym youtuberem. Chciałam mu po prostu pomóc, żeby sobie live'ował, żeby po prostu nie musiał tej pracy wykonywać, żeby mógł przejść na przykład na pół etatu albo robić coś innego. Chciałam po prostu, było mi go żal. A on po prostu rujnuje mój wizerunek, dokucza mi, gra na moich uczuciach, po prostu w chamski sposób mnie traktuje. To, co dzisiaj słyszałam na tym, w czasie tego telefonu, to już po prostu no nie spodziewałam się tego po nim. I jeszcze do niego zadzwoniłam, żeby się zapytać, co on ma do powiedzenia na ten temat, to powiedział mi, wypierdalaj, krytynko. A dosłownie wczoraj wysiadłam z pociągu 10 godzin jechałam. W każdym razie to nie jest prawda, że ja się nie myję. Ludzie na wsi się nie myją, bo raz w tygodniu się myją, nikomu to nie przeszkadza. Mam głos, tylko cały czas... Nie, myję się normalnie, jak myję się tak jak inni ludzie, myję się 2 razy dziennie, myję sobie głowę 2 razy w tygodniu, częściej nie myję, bo nie potrzebuję, więc po prostu tyle, kropka, koniec. A jeżeli was to nie interesuje, nie robię sobie nic z nokciami, nie robię sobie pedikir, bo jak byłam mała, to moja mama miała depresję i ona jak miała zły humor, to mi brała ręce i obcinała mi paznokcie do krwi. A jak miała zły humor i nie chciałam, miałam, dostałam czwórkę. Jak miałam, jak przyniosłam czwórkę, a nie piątkę, to mnie mama brała do fryzjera i obcinała mi grzywkę równo z czołem. Włosy mi obcinała równo z szyją. Za karę. I chodziłam z takimi krótkimi włosami, dlatego ja w ogóle nie chodzę do fryzjera, nie chodzę, bo po prostu jak byłam mała do 10 roku życia, matka mi obcinała włosy, w ogóle nie miałam żadnych spinek, żadnych gumek, nie miałam, dziewczynki miały warkoczyki, kokardki, a ona mi za karę, jak dostałam czwórkę, a nie piątkę, brała mnie do fryzjera, albo sama mi w domu obcinała włosy prawie do gołej skóry, a paznokcie mi brała i mi obcinała tak, że mnie bolały. Dlatego nie robię nic z paznokciami, jeżeli was to interesuje, i nie robię nic z włosami, bo mam uraz mam, po prostu jak byłam mała, to mi matka to obcinała do krwi. Rozumiemy się? Oprócz tego moja mama chciała się na moich oczach zabić. Do 15 roku życia moja mama raz w tygodniu się chciała na moich oczach zabić. I takie miałam życie. Jeżeli was to interesuje, dlaczego jestem taka, a nie inna. I koniec. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To jest, możecie sobie to nagrać, możecie sobie to puścić. Nienawidzę mojej mamy, po prostu, jeżeli was to interesuje. Nienawidzę was. Ona mnie całe dzieciństwo krzywdziła. Więc bym mogła dużo rzeczy opowiedzieć. Jest zazdrosna, jestem sama, nie związałam się z nikim, bo rodzice mi się w ogóle nie pozwalali spotykać z żadnymi chłopakami, nie pozwalali mi nikogo przyprowadzać do domu, kazali mi się cały czas uczyć. Mówię teraz do Kaśki Czerzniak. Moja córka ma tam 18 lat, mieszka sobie z chłopakiem, tak? Maturę robi, fajnie, ma chłopaka. A wiesz, że ja nie mogłam mieć chłopaka do 25 roku życia? Nie wolno mi było nikogo przyprowadzić do domu. Wyłączali mi telefon, dokuczali mi. Tak. Rozumiem. Wyobraź sobie, że ja nie mogłam. Czekaj, ja żyłam w domu.
Jak tak naprawdę, dlaczego zbierałaś cały czas pieniądze? Powiedz mi, cały czas pieniądze. Dlaczego? Ja nie miałam prawa sobie zaprosić koleżanki. Ja nie miałam prawa się spotkać z chłopakiem. I dlatego po prostu jestem sama, nie wyszłam za mąż, bo moi rodzice byli po prostu obsesyjnie zazdrośni o mnie. Oni mi się tylko kazali całe życie uczyć. Do 25 roku cały czas mi się kazali uczyć po prostu. A jak się nie uczyłam, jak nie spełniałam ich oczekiwań, to pędzali się nade mną psychicznie. Ale jesteś dorosłą, i ty masz teraz 50 lat, a brałeś pieniądze od matki. Nie, żadnych pieniędzy od matki nie zabrałam. Przecież cały czas pisałeś, że od Heleny pieniądze bierzesz. No co ty gadasz? Cały czas często pisałeś, że bierzesz od Heleny pieniądze. Ale przecież ja robię live'y, mam dochody do domu. Tak, ale zmienia faktu, że pisałeś wielokrotnie, że bierzesz od Heleny pieniądze. To są twoje słowa. Ale w jaki sposób biorę? Nie wiem, w jaki sposób, czy ona ci przelewa, czy ona ci daje. Pisałaś niejednokrotnie. Ale przecież jak matki pieniądze. Jak wracałaś z Zakopca, sama mówiłaś, że weźmiesz od niej pieniądze i od swojego brata. Ela, ale co ty teraz tu farmazonie? Ale jak, no to przecież jak człowiek ma rodzinę, to ma prawo chyba się z nią kontaktować, czy to jest karalne? No ma prawo się kontaktować, ale ty mówisz, że taka matka, taka siaka, owaka, masz 50 lat, no tak. A bierzesz od matki emerytki pieniądze. Moja mama ma emeryturę po moim ojcu, profesorze akademickim. To nie są pieniądze z jej pensji, więc to nie od niej zabieram. A ojciec przed śmiercią powiedział, że to, co zostaje po nim spadek, to mam prawo do niego, więc po prostu co mam się zrzec? A Monika Jaruzelska mieszka w Wilnie po swoim emerytura ojcu. To nie są pieniądze dla ciebie, tylko to z emerytura. Nie wiem. W ogrodzie. Zapłakana. Córeczka jutro ma klasówkę z matematyki i dwie prace z techniki, których nie zrobiłam z nią. Dzwoniłam do Marka, pytałam się go. Odebrał? Chciałam z nim porozmawiać o tej rozmowie telefonicznej. Powiedział mi 3 razy wypierdalaj kretynko. I teraz? Nie, godzinę temu, dwie godziny temu. Co mówiłaś wcześniej, no? Tak, tak. A powiedz mi, ale jakby, nie, to nie będzie żaden atak. Czy jest to czymś spowodowane, jakby myślisz, że może to być czymś spowodowane, czy naprawdę nie masz zielonego pojęcia, o co chodzi? No co, no jest pijany, nie? No on jak pije, to nie wie, co robi. Ale nie, wiesz co, tu nam, Ela, możesz się każdego zapytać, myśmy nie słyszeli, żeby on był pijany, wiesz? Ale ja słyszałam, ja go znam. No, teraz jak z nim rozmawiałam przez telefon i na kanale, to w czasie tej rozmowy też go nie brać. Ale to co, jak on jest pijany, to on jest takim gburem dla ciebie, czy co? No po prostu tak, jak on pije, to on ma zły humor, co? Znaczy się, wiesz co, on nam dzisiaj mówił, że dzisiaj nawet rana miał bardzo zły humor. Może... Nie, no po prostu, słuchajcie, chcecie, żebyśmy się nawzajem ośmieszyli w internecie, to zróbmy to. Ela, tylko ty nie rozumiesz, że to tak nie do końca działa. Nie, ja wam powiem... Nie, ja się poddaję, ja już sobie odpuszczam to wszystko. Ale co ty odpuszczasz? Dobra, ujawnia o mnie wszystkie sprawy mojej rodziny, ja też opowiem o nim wszystko, też mu będę szkodzić, też go będę wyśmiewać. Ale ty cały czas ujawniasz. Też będę świnią. Wiem, ale będę jeszcze większą świnią niż byłam, dobra. Uważacie, że jestem świnią, więc... Ale będę... czy ty uważasz, że to jest w porządku? Więc teraz od tej pory będę super. Ale ty nie potrafisz od... Nie, ale tak? Po prostu... Ale dobra, ale to jest atak czy rozmowa, bo ja nie rozumiem tego.
Ale żeby Ela była rozmowa, to musimy normalnie rozmawiać, a nie, że ty mi cały czas się wtrącasz w danie i zmieniasz temat. No ja się ciebie o coś pytam, to możesz mi odpowiedzieć. Ty się mnie o coś zapytasz, ja też ci odpowiem. Ale ty się mnie nie pytasz, tylko mnie przesłuchujesz. Nie, ja się ciebie pytam normalnie. No a czym się różni przesłuchiwanie od zadawania pytań? Ale co jeszcze chcesz wiedzieć, czego ty jeszcze nie wiesz? No ja się ciebie pytam, czy ty uważasz, że to jest naprawdę w porządku? Jeżeli według ciebie on zachował się źle, to ty naprawdę musisz się zachowywać jeszcze gorzej w takim razie? Nie możesz odpuścić czasami? Ale nie, no chcecie wszystko rozpierdolić, co jest między nami. No to rozpierdolmy to wreszcie raz na zawsze, nic nie zostanie. Ela, ale że, jak ja bym chciała, żeby to było całe rozpierdolcie moje życie, a ja rozpierdolę jego i ale ogólnie nie będę chcieli, rozpierdolmy życie mojej córki i mojej mamy i mojego pojego męża i rozpierdolmy życie brata Marka i jego ojca i jego matki, nie? Dobra? Ale jeżeli byśmy chcieli rozjebać te życie, to pozwalałabym ci na to, żebyś mówiła o jego rodzinie, a ci na to nie pozwalałam. I jak dobra, ale ja wyciągać taką debatę, to ja cię wyrzucać po prostu. I widzisz, i nie ma normalnej rozmowy. Bo ja coś mówię i ty mi się cały czas wtrącasz. Ja ale o to chodzi, ale czy ja coś mówię w tym momencie, czy ja jakąś prywatę wyciągam? Czy ja nie mam prawa się odezwać? Nie, nie, ale dobra, to ja cię wyłączam, ja nie muszę tutaj być, wbijam na swój kanał. No to wbijaj, Boże Święty, już robisz mi łaskę, że siedzisz tutaj i rozmawiasz. Chcę no ale o co chodzi? Odzywam cię, chyba mam prawo do swoich uczuć. Mam prawo... Psy jest wolne słowa, mogę mówić co czuję. Ale nie jestem żadnym brudasem, bo mamy przyjemne jej jego rodzina, więc mam chyba prawo to powiedzieć, tak? Masz prawo to powiedzieć. Do obrony czy nie? Tak. Niech on wam powie, ile razy się dziennie myje, niech powie. Niech powie. Ile razy... Nic. Tak, ja się go zapytam, będzie się go o to zapytał. Zapytaj się go, ile raz bierze dziennie prysznic, a ja ci powiem ile razy, raz na 3 dni. O kurde, no i co? No i co? A ja się kąpię 2 razy dziennie, ale to ja jestem brudną świnią, tak? No dobrze, to ale ja to nie powiedziałam, no Boże Święty. Sposób idealnym czy ciężkim z pachnącym chujem. No i sobie, że do tym skali... Ja się kąpię raz na 4 dni. Sra i ścika codziennie, wcale się nie myję. Bo oszczędza wodę, bo ma szambo, rozumiesz? No i co z tego? Kurwa, wszyscy mówią, że to ja jestem brudasem, jak to jest nieprawda. A on jest waszym idolem, czyściożkiem, genialnym facetem, który przyjechał do mnie na spotkanie z jednym sweterkiem, z jednym podkoszulkiem, w którym chodził przez 2 tygodnie. A wy piszecie, że ja się w ogóle nie przebieram wody świeżo ubrania. Ja pierdolę, to jest bezczelność, 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 bezczelność. Jak czytasz tylko komentarze na stronie. A wiemy, ile razy widziałam brudne pasy w zawsze ma brudne. No i co z tego? Co mam na zdjęciu? No i co a nigdy mu nie zwracałam uwagi na to, nigdy. No i co z tego, że mu nie zwracałaś? Bo nie zwracałam, bo ja się nie przypierdalam, nie przywiązuję uwagi do czegoś takiego, ale po prostu nie pozwolę, żeby on mówił mi, że ja jestem brudasem. Jak to on jest brudasem, a nie ja, a dla mnie to w ogóle nie ma żaden problem. No a ty jak dziecko z podstawówki, nie bo ty, nie bo ty, no Boże Święty, no to oboje jesteście brudasami najwidoczniej, no i co z tego? Nie, ja nie jestem brudasem, myję się rano i wieczorem, kurwa, mam się myć jeszcze 2 razy w ciągu dnia, jak nie potrzebuję. A to ci chodzi? No to czemu masz pięty czarne jak węgiel? Bo chodzę, po prostu puchną mi nogi, nie lubię chodzić w pantoflach ani w żadnych butach, chodzę sobie po prostu na bosaka po domu. Aha, na bosaka po prostu chodzisz. Tak, bo mi się męczą, nie lubię po prostu chodzić w żadnych pantoflach, w żadnych butach po domu. Chodzę sobie na bosaka, lubię chodzić na bosaka, ale, nie? Ale ja też chodzę na bosaka, tylko ja mam czystą podłogę, ja nie mam czarnych stóp. Ale podłoga zawsze tam się gdzieś czy się ubrudzić, więc tam się chodzisz sobie na bosaka. No nie, no sobie jak ją umyjesz, to od czego ma się ubrudzić? Od czystej stopy się nie lubię, nie w ogóle o co jest to. Nie noszę też skarpetek, bo nie lubię, bo mi jest no ja gorąco. Ja też nie. Zawsze jak wchodzę do domu, ściągam skiety i co? I mam czyściutkie stopy. No bo na przykład buty mi brudzą na przykład nogi. No to zależy, może masz takie buty akurat, czy nie brudzą, nie? No ale jak? No jak masz... Bucie, masz skarpetkę i... Ale nie wiem, czarny, co? No to dobra, no to nie myję podłogi przez rok, kurwa, i nikt nie myje przez 2 lata, no spoko, niech będzie tak, jak ty uważasz, nie? No ja tak nie... Ja nic nie powiedziałam, że nie myjesz rok przecież.
Jakby, co złego jest w powiedzeniu, tak kurwa, nie zawsze mi się zdarzy codziennie umyć. No, co w tym jest złego? Nic nie jest w tym złego. Ale słuchaj... No? Ja, jak sobie... Nie wiem, czy mnie teraz ktoś nagrywa, czy nie, ale nie dbam o to. No. Jesteśmy kobietami, tak? Tak jest. Ja jak sobie nie umyję tyłka, to mnie piecze po prostu. Więc ja się myję rano i wieczorem, rozumiesz? No to rozumiem. Bo po prostu u kobiety tak jest, nie? Jak się nie umyjesz, to piecze, to jest nieprzyjemne, no nie? Więc trzeba się umyć. No czy da się nie myć, będąc kobietą? No nie da się. A facet może sobie na to pozwolić, bo nie ma jakichś tam upławów, śluzu, miesiączki, okresu, nie ma tego wszystkiego, nie? No nie, czy nie można, no nie ma. Kobietą się nie umyć, czy ty jesteś w stanie? Ja na przykład nie jestem w stanie się położyć do łóżka i się nie umyć, bo się potem budzę na drugi dzień i czuję ból, nie? Więc to jest normalne, to jest naturalne, jak się jest kobietą, że się myjesz po prostu dwa razy dziennie, co najmniej dwa razy dziennie, więc po prostu czujesz, ja nie wiem. Czujesz ból, jak się jeden dzień nie umyjesz? Jakieś trzeba się po prostu myć, podmywać, cokolwiek. No trzeba, ale to ja czujesz ból? Kobietą, bo po prostu inaczej się nie da, no. Jak ja? Sobie w ogóle ludzie wyobrażają, że ja się tygodniami nie myję i co, chodzę po prostu z pieczącym tyłkiem po ulicy? Ale czy ty rozumiesz, że takie rzeczy mówią naczelni hejterzy i na takie osoby się nie zwraca uwagi? Czemu ty się przejmujesz takimi ludźmi, Ela? Po wy myślicie, że ja chodzę, słucham trzy razy dziennie, nie, a potem idę do łóżka ze śmierdzącą dupą? Naprawdę tak myślicie? Dlaczego ty mówisz o całym ogóle tego serwera, jak to piszą pojedyncze osoby? Mam dosyć tych po prostu debilskich insynuacji. Ja jestem od dziecka urodzona w miejscu, gdzie była kanalizacja, gdzie była wanna, gdzie była umywalka, a na przykład... Jak wychodziłam za mojego byłego męża za mąż, pojechałam do niego na wieś. U niego, jego rodzice do dzisiejszego dnia nie mają ubikacji, tylko mają taki wychodek po prostu na wsi, na polu. Wannę sobie dopiero założyli, jak Andrzej mi się oświadczył. W piwnicy sobie zrobili wannę, bo też tam szambo oszczędzają, byli się dawniej po prostu w jakichś tam miednicach, nie? No. I po prostu bardzo dużo ludzi na wsiach żyje, nie ma wcale kanalizacji. Nawet czasami często nie mają ubikacji, tylko mają te wychodki i tak dalej. Co ty po prostu, mówisz? Ja też tam nigdy nie zdawałam, a ja mieszkam... Od urodzenia w Krakowie, w bloku, nie? Gdzie jest normalnie WC, jest wanna, jest umywalka, jest prysznic, jest mydło, jest szampon, są różne kosmetyki. Jakieś po prostu z tym cały czas mi wypowiadali, że ja, mając wyższe wykształcenie, że ja kurwa się po prostu nie myję, no? No ja normalnie nie mogę. No ale co ty się tego myciał? Dlaczego ja bym miała nie myć, jeżeli ja mam w domu wannę, umywalkę i wszystko mam, to dlaczego miałabym się właściwie nie myć? No bo może się komuś nie chcieć, no kurwa mać. No tak, ale to jest tylko pierdolone, że się nie myję. No nie, a czy ktoś tak powiedział? No przecież ludzie mają wannę, to się myją, no kurwa, to jest chyba normalne, nie? No nie każdy, no nie każdemu się chce codziennie myć. No i co z tego? I chodzi o to, że na wszach ludzie często nie mają, nawet do dzisiejszego dnia nie mają jeszcze tego wszystkiego zorganizowanego. O jakich ty czasach mówisz? Jak? To ty już robisz z mieszkańców wsi jakichś jaskinowców. No to mówię ci, że w domu mojego byłego męża nie mają ubikacji, tylko mają taki dziurę mają w ziemi. Budkę taką drewnianą i chodzą tam do tej ubikacji, rozumiesz? Ja to współczuję, no dobrze. I co w związku z tym? No podajesz przypadek skrajny jakiś. Nie, i bardzo dużo tam w tej miejscowości, gdzie mieszkają rodzice Andrzeja, to tam rodzina? Co w drugim domu tak jest, nie? No ciekawe, a to w mieście się nie może trafić taka rodzina, co tak nie będzie miała? Nie, no bo w mieście mają ludzie musze klozetowe, nie? Przeważnie. Nie ma wychodków w miastach. Jak nie ma? Oczywiście, że są. Nie, w miastach nie ma. No jest. No, w Krakowie nie widziałam, sorry. Bo wiesz, nie obracasz się w takim towarzystwie. Ale nie ma w Krakowie, no to tylko na wsi za miastem. Dobra, słuchajcie. Nie, ja ci mówię, że jest. Słuchajcie, w każdym razie...
Nie ma w tym nic złego, że czasami się nie umyjesz tydzień. Słuchaj, ja się myję 2 razy dziennie, natomiast Marek się myje co 3 dni. Rozumiemy się? Ale to co teraz jest licytacja, czy ty się myjesz 3-4 dni, a on 5 dni? Tak, tak. Ja się myję 2 razy dziennie, a on się myje 2 razy w tygodniu. Nie... I niech on nie pierdoli, że ja jestem brudasem, dobra? Aha. A to nie jest na odwrót? Nie, nie jest na odwrót. Aha. No to fajnie. To szanuję bardzo, że się tak często... Nie jest na odwrót, bo ja mam wodę, ja mam nielimitowane, ja po prostu nie liczę kosztów, ile sobie zużywam wody. Leję sobie do wami i się myję, a Marek musi płacić za wywożenie szamba, więc po prostu się myje co 3 dni. I nikt się do niego nie przypierdala, że jest brudny, tylko do mnie. To weźcie się do niego przypierdolcie jutro i powiedzcie, myłeś dzisiaj chuje? Niech przyjdzie jutro od niego. Ale co mnie to interesuje? On dzisiaj dupę sobie, a on ci powie, nie myłem. No i co, będziecie go poniżać za to? Nie. Co mnie to interesuje, czy on się myje? Nie, nie, bo was interesuje, jak często ja sobie myję dupę, więc ja sobie myję dupę 2 razy dziennie, a Marek super. 2 razy w tygodniu. I, no okay. I ja jestem gorszym człowiekiem, czy on? Nikt nie jest gorszym człowiekiem przez kwestię... No więc właśnie. No właśnie chodzi o to, że ja wiem, on się myje i nigdy go nie poniżałam za to. No dobrze, no i super, zachowałaś się jak normalny człowiek. Brawo. Mnie wyśmiewacie, żeby jestem podlasem, więc ja go będę wyśmiewać, że jest podlasem. Koniec między nami. Koniec między nami, będę mówić, że sobie myję chuja 2 razy w tygodniu, spokojnie. No. Dobrze, to sobie mów. No i co z tego, że sobie tak myję? No. No widocznie. Myję nawet raz na rok, kogo to interesuje? No, ale jak, ale to ile ja razy się dziennie myję, to ludzi interesuje, nie? No widzisz, na pewno ile razy Marek też sobie czasami napiszą, no i co? I co, będziesz się przejmować każdą możliwą krytyką jakąś albo hejtem? A ja się chciałam dopytać taką rzecz. Dlaczego on tak bezczelnie powiedział w czasie tej rozmowy telefonicznej? Wyszedł z pociągu, poszliśmy do hotelu, nie wziął nawet prysznicu po tylu godzinach jechania, a po prostu powiedział facetowi, że ode mnie śmierdziało. Jak tak mógł powiedzieć w ogóle? Jak to on się nie umył, a nie ja? Dlaczego tak powiedział? No nie, dlaczego tak powiedział? Wiesz co, mi się wydaje, że to trzeba się Marka o to zapytać. Ale dlaczego tak powiedział? No właśnie nie wiem, kurczę. Ale jak tego mam zapytać? Dzwoniłam do niego właśnie dzisiaj i się właśnie go chciałam zapytać, dlaczego tak powiedziałeś, dlaczego tak skłamałeś, dlaczego tak powiedziałeś, skoro ty się nie umiesz po wyjściu z pociągu, w ogóle nie poszedłeś pod prysznic i byłeś spocony i czuć było od ciebie pot i tak dalej i jakoś nie zwracałam mu na to uwagi i dlaczego udało mi się od niego uzyskać odpowiedzi, bo mi powiedział spierdalaj kretynko. A się chciałam dowiedzieć, dlaczego po prostu tak bezczelnie kłamie na mój temat. No nie wiem, trzeba było się go zapytać o to. Powiedział mi spierdalaj kretynko. Bardzo niemiłe zachowanie z jego strony, akurat. Ty sobie wyobrażasz, że idziesz na randkę z facetem, na którą czekałaś pół roku i ci nie umyjesz? Wyobrażasz sobie w ogóle coś takiego? Że tak zrobisz? Że się nie umyje na randkę? Tak, że pół roku się umawiasz z gościem, przyjeżdża i idziesz brudna ze śmierdzącą zasrapą i rozmazanym makijażem. Naprawdę wierzysz w to, że ja tak zrobię? No nie, ale ty mówisz o tym, że Marek od momentu wyjścia z pociągu nie wziął prysznica, tak? Nie wziął. Poszedł ze mną do łóżka, bo nie korzystał ani z prysznica, ani na mnie mył ze. Dobrze, to czemu mu nie zwróciłaś uwagi, żeby wziął tego prysznica na przykład? Bo mi to nie przeszkadzało, bo ja... Mi to nie przeszkadzało po prostu. Mhm. Dlatego, że on się kąpał, powiedział mi, że się kąpał, wsiadł do... Jeżeli to cię tak bardzo interesuje. Wsiadł do pociągu o 4 rano. Musiał wstać o 4 rano, żeby przyjechać do Krakowa o 11. Mhm. I kąpał się przed pójściem spać, czyli o 22 i wtedy mył zęby. I potem sobie jechał pociągiem, w pociągu sobie tam korzystał z toalety i tak dalej. Potem sobie przyszedł do hotelu. Potem poszliśmy do łóżka i wcale się po prostu nie mył. I było już na drugi dzień 11, więc było 12 godzin, odkąd on się nie mył. A jeżeli o mnie chodzi,
to może by mi to przeszkadzało, jakby się nie mył miesiąc, nie? A on się tylko nie mył 12 godzin, więc mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ja wolę czuć naturalny zapach mężczyzny niż kurwa jakieś mydło wąchać, no nie? Więc mi to nie przeszkadzało, ale jeżeli o mnie chodzi, to jego pociąg przyjechał o 11:18 do Krakowa. Ja wstałam o godzinie 9, wzięłam prysznic, uczesałam się, pomalowałam, włożyłam sobie świeże ubrania i pojechałam na dworzec na spotkanie z nim. Więc idąc z nim do łóżka o godzinie tam 14, to byłam po kąpieli po 4 godzinach, a on był po 16, więc kto był śmierdzący, ja czy on? No nie wiem. Jeżeli chodzi o jakieś szczegóły. No nie wiem, czy po 16 godzinach człowiek jest jakiś bardzo śmierdzący. Nie wiem, może ponieważ się kąpałam o 9 rano, a z nim poszłam do łóżka o 14, to może trzeba było się jeszcze drugi raz umyć, no kurwa. Nie wiem, częste mycie skraca życie, nie ma co się za często myć. Ale na przykład... A czemu Ela mnie na live'ach od kurę wyzywałaś teraz? Nie wiem, czy ktoś mnie nagrywa, czy nie, ale jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz. Że jak normalnie się myję, nie, i idę sobie na randkę, no. I idę sobie na przykład w międzyczasie do toalety, no. A wtedy korzystam z umywalki, biorę mydło i się podmywam. Myję sobie po prostu cipkę i myję sobie tyłek. I ale na przykład dzisiaj byłam... Podmywam się po prostu, jeżeli na przykład myłam się o 9 rano, a o 13 idę z kimś uprawiać seks, to wtedy nie biorę drugi raz prysznica, ale ponieważ korzystałam w międzyczasie z toalety, to się podmywam. I na przykład jak dzisiaj byłam u ginekologa i kąpałam się o 9 rano, a u ginekologa byłam o 12 i poszłam skorzystać z toalety, to potem się po prostu podmyłam, zanim on mnie zbadał, nie? No. Więc po prostu to jest normalne. A na przykład Marek nie ma takiej potrzeby, on po prostu przez 20 godzin sobie nie potrzebuje podmyć tyłka, nie? Aha, no mógłby chociaż tym mydłem, nie? Nie o to chodzi, mi to nie przeszkadza, nie? Ale po prostu dlaczego mi ludzie pierdolą, że to ja jestem brudasem? Nie wiem, to mi się wydaje, że trzeba się tych hejterów o to zapytać. Jak ty się myjesz dwa razy dziennie, to ty jesteś czyściochem przecież. To ja nie rozumiem. Jeszcze się podmywam. No. Jak potrzebuję... Podmywasz mydłem, właśnie. Nie mydłem, tylko wodą i używam jakichś środków czystości. Jeżeli potrzebuję w ciągu dnia, żeby ktoś oglądał mój tyłek, na przykład ginekolog albo kochanek. Aha. Tak, no aha, ale co ciebie dziwi? No, słuchaj, a dlaczego? Bo widzę, że ty myślisz, że nie wiem, może jestem pijana, może coś mi odpierdoliło, ale po prostu ja nie rozumiem tego, naprawdę, no. No kurde, idziesz do ginekologa o 14, myjesz się o 8, w międzyczasie skorzystasz z toalety, no to wypada się podmyć, nie? No tak, no wypada przecież, oczywiście. No więc po prostu do tego służy umywalka, mydełko, woda. A na przykład jak jesteś gdzieś w terenie, no to nie weźmiesz prysznica po 3 godzinach, a poza tym nie ma powodu, to tylko Arabowie mają taki zwyczaj, że jak oni się wypróżniają, to oni muszą umyć potem całe ciało. Arabowie tak mają? Tak. O kurde, to widzisz, nie wiedziałam, to uczysz mnie nawet czegoś. Czyli na przykład jak on się myje, dajmy na to rano, o 13 pójdzie i okaże się, że tam się wypróżnia, nie? To on musi się umyć cały, kompletnie, cały, nie tylko tyłek, ale w ogóle wszystko, nie? Bo on jest brudny, śmierdzący. A Polacy tak nie mają, myją się rano, chodzą sobie w ciągu dnia, srają, sikają i myją się dopiero wieczorem, nie? A są tacy, którzy łapią szambo i się myją co 3 dni i też żyją, nie? No ale jakby co... Co ma do tego szambo? No przecież mają bieżącą wodę, nie? Mają bieżącą wodę, ale odprowadzanie wody kosztuje. No ale przecież jak mieszkasz w bloku czy gdziekolwiek, to też płacisz za wodę. Ale nie tyle, no. A poza tym ludzie na wsi są oszczędni bardziej niż w bloku. Ja mam wyjebane na tą wypłatę za zużycie wody. Ja nawet nie wiem. Masz zaściankowe takie myślenie, takie... Masz niepoprawne myślenie. No dlatego nie wiem. Ja mam... Że, powiedz mi, nawet Ewa, ty nie uważasz, że ludzie z miasta są lepsi od ludzi ze wsi, bo ty traktujesz ludzi ze wsi jak jakichś eskimosów. Nie, bo nie mam o to chodzi. Proszę.
ojciec pochodzi z Rybnej, spod Krakowa, to i to ze wsi, czyli innymi słowy moi prorodzice się wywodzą ze wsi. I uważasz, że ja gardzę ludźmi ze wsi? Pytam się ciebie, bo po prostu traktuję ludzi ze wsi jak ja wniosę. No nie, jeździłam do babci na wieś, do Kolbuszowej i nie gardzę wsi, bo się moja rodzina wywodzi. Ej, wiesz co, Ela? Ja się urodziłam akurat w Krakowie. Ja nie pochodzę ze wsi, bo się urodziłam w Krakowie, ale moi rodzice ze wsi jeździłam. Nie pogardy do ludzi ze wsi. Wyszłam za mąż, za faceta ze wsi. A teraz się spotykałam też z facetem ze wsi i go nigdy za to nie poniżałam. Wiesz co, Ela, bo twoja argumentacja... Marek jest ze wsi i nigdy go za to nie poniżałam. Teraz byłam tam, bo nie mam ochoty. Twoja argumentacja przypomina mi Janysa w momencie, w którym mówił, że jebać czarnoskórych, po czym powiedział, ale ja mam kolegę czarnoskórego, on jest w porządku, przecież ja mam kolegów. To jest dokładnie taka sama argumentacja. Ale daj mi przykład, zacytuj, kiedy ja ludzi ze wsi poniżam, w jaki sposób. No na tym... No ale wiesz, żebym ci podała przykład, to nie możesz mi przerywać. Więc wracając do tematu, jaki przykład? Nie spędziłam dzisiaj z nim chłopakiem, chciałam się go zapytać, o co chodziło z dzisiejszym telefonem, a on przez cały dzień się do mnie nie odezwał i mi tylko powiedział przez telefon, dalej krytynko, to jest fajne? Nie jest fajne, ale wracając do tematu, bo miałam... Ale to miałam prawo się zdenerwować, czy nie? Miałaś prawo, zupełnie miałaś prawo. Po prostu rozmawiałam z tobą, bo on w ogóle ze mną nawet nie chciał porozmawiać przez cały dzień. Mhm. Teraz cały internet mnie wysłucha. No tak, no teraz cały nie chciałbym o tym rozmawiać, zaraz wbijam na mój kanał. Dobrze, to wbij sobie na swój kanał. A wracając do... Wysłuchają mnie teraz wszyscy. Wracając do... Nie kłamie na mój temat, mam tego dosyć wszystkiego. Dobra, a wracając do argumentacji związanej ze wsią. W momencie, w którym kłóciliście się na live, cisnęłaś tam dosyć jego rodziców, właśnie, że są ze wsi, że są tacy, że są owacy. Teraz mówisz, że na wsi to mają wychodki, że na wsi to oszczędzają na wodzie, bo na wsi to, bo na wsi tamto. No Ela, proszę cię. No to jest prawda. Ale jak kurwa z tymi wychodkami jest prawda? No co ty, jak jaskiniowców ich traktujesz jakiś? Jaka? Ale słuchaj, nie wiem w ogóle o co, na jaki temat jest ta rozmowa, bo tak. No nie wiem, na temat czy wsi w końcu. Słuchaj, ja mam takie spostrzeżenie. W Polsce jest wolność słowa i wolność poglądów. Ja mam prawo do wyrażania swojej opinii. Masz swoją własną. Spokojnie, no to sobie ją miej. Ale nie narzucaj swojej opinii mnie, tak? Ja sobie uważam coś i mówię. I nie neguj tego, dobra? Wiesz co? Bo ja nie neguję tego, co ty mówisz. Tak samo jak ty masz prawo do swojej opinii, ja mam prawo mieć swoją opinię co do twojej opinii, a w momencie, w którym... No to dobra, no ale powiedz coś na jakiś temat, a ja ci nie będę... Ja mam prawo ją skrytykować. No to powiedz na przykład, Krystyna Janda to jest dziwka, nie lubię tej aktorki, nie? A ja ci powiem, dobra, spoko. Masz prawo do swojej opinii. No, i co? Ja nie lubię, pomimo, że ma lewicowe poglądy, fajnie pisze, jest mądra, ja ją lubię. I ja ciebie nie będę gwałcić i przekonywać, że masz ją polubić, więc po prostu ty nie wywieraj mi presji. Jeżeli ja na przykład mam jakąś opinię o nawykach ludzi ze wsi, jeżeli chodzi o mycie, to ja mam prawo mieć taką opinię, a ty możesz uważać, że tu ludzie we wsi są brudasami, a na wsi są czyściowcami, a ja uważam, że towarzy nie są odwrotni. Elu, moja opinia, opinia można wyrazić co do aktorki, lubię ją, nie lubię ją, ale ty wyrażasz krzywdzącą opinię. Ale ja się wyłączam, bo wiesz, o co chodzi. Wyłączam. Jestem od ciebie dwa razy starsza, wiesz, ten ogólnie... Nie chcę po prostu, żeby mnie taka osoba pouczała, nie? Bo nie ma w ogóle żadnych do tego podstaw. Sorry, no ja mam jakieś poglądy. Jakie ty masz doświadczenie życiowe, Ela? Powiedz mi.
Słuchaj, nie mam żadnego. Ty jesteś... Czego byś mogła mnie nauczyć? Dobra, fajne, wartościowe. Mogłabyś mnie nauczyć? Liczy się z tobą, a nie, dla niego jestem jebaną krytynką, a dla niego jesteś przyjaciółką, jesteś jego bliską osobą, a ja dla niego jestem świeciem, no. Rozumiesz? Wygrałaś. Ale jak możesz być dla niego śmieciem? Pojechał się spotkać z tobą. Jestem dla niego jebaną krytynką, brudasem, opowiada wszystkie o mnie, po prostu sprawy, rujnuje mój wizerunek. No to kurwa, jak on cię tak krzywdzi, to z nim a ty jesteś dla niego po prostu jego najbliższą osobą. Jakbyś do niego zadzwoniła, to by ci nie powiedział spisać. Uspokój się. Jeżeli czujesz się przez niego skrzywdzona, to z nim serwi. Boże święty. No to byłoby mi w chuj przykro i bym zerwała z takim typem, który wysławia się do mnie w taki sposób. Co byś mu jutro powiedziała? A, cześć Mareczku, no tak, wypiłeś trochę za dużo, fajnie, tak? Nie, no przecież mówię ci, żebym zerwała z typem, który mnie nie szanuje. On tobie nigdy tak nie powie, bo on ciebie lubi i szanuje, a mnie ma za gówno, rozumiesz? Skąd możesz wiedzieć, czy mi tak nie powie? Nie powie ci, bo ci nigdy tak nie powiedział, a mi tak mówi za każdym razem. To, że mi czegoś nie powiedział, to nie znaczy, że mi tego nie może powiedzieć. Odraził cię kiedykolwiek? No oczywiście, ile razy? Jakimi wulgaryzmami? Strasznie. Ujawnia twoje prywatne sprawy w internecie, wyśmiewa cię na jakichś serwerach, robi ci to wszystko, co robi mnie. Ale Ela, wy jesteście w publicznym związku i wy się na to zgodzicie. Jeżeli ci się to nie podoba, to z nim zerwij po prostu. Jeżeli czujesz, że on cię krzywdzi, zerwij z nim. Tak. I teraz będzie tak. Administratorka Kozborowa próbuje skłócić mnie z Markiem Łangowskim. Nie. Czujesz, że ci się dzieje krzywda. Nie zerwę. Będę mówić, że jego matka chlonie cały dzień brat. Ale będę wszystko powiadać, bo skłonie, to nie ma wykształcenia i zerwę z nim. I zrobię z niego chuja i zerwę z nim. No i dobrze, jeżeli czujesz się źle, no to nie pchnij w to. Nie pozwolę mówić, że ja sobie nie myję dupy, bo on sobie nie myje dupy. Ale... Wiesz, z czym ty się liczyłaś w momencie, w którym całe wasze życie wrzuciliście w internet? Skąd, powiedz mi, ale skąd on ma wiedzieć też, ja, nie że ja go bronię, ja mu pytam ogólnie, skąd on ma wiedzieć, co on może mówić, czego on nie może mówić? Jak on czegoś nie mówi, jest źle. Jak on coś powie o tobie, jest źle. To co Marek może mówić? On ma do ciebie pisać na Messengerze, czy może powiedzieć na twój temat to, to, to i to? Ja nie rozumiem. Nie rozumiem waszego wniosku całkowicie. Zrobiłam skopinę. Tak, nie rozumiesz? Zrobiłam 100 filmów o nim. Czy powiedziałam, że od niego śmierdziało? No a nie, też na jednym? No ale powiedziałaś wiele innych rzeczy krzywdzących. Ale na przykład jakich? No nie wiem, że doprowadził do jego samobójstwa, że ma śmierdzącego chuja, wyciągałaś jego zdjęcia prywatne, że on cię kłamie, że on cię oszukuje. No wiele rzeczy krzywdzących powiedziałaś na jego temat. Że pojechał z tymi dziwkami się spotkać, że pojechał ze mną się spotkać, że ma ruchać mnie, że przy każdej możliwej okazji Marek by cię zdradził. Wiele też powiedziałaś mu krzywd. Dlaczego ty nie potrafisz wziąć odpowiedzialności za swoje słowa, tylko obwiniasz go o wszystko? Gówno prawda. Mogę odpowiedzieć. Nigdy nie mówiłam, że ma śmierdzącego chuja. Dzisiaj. Tak, dzisiaj. Nie powiedziałam, że miał śmierdzącego chuja. Nie, powiedziałam tylko, że się mył 20 godzin wcześniej, zanim poszedł ze mną pierwszy raz do łóżka i nie miałam z tym żadnego problemu. Ale to on się dużo ode mnie waliło. Rybą śmierdzącego chuja. Ale wiesz, śmierdzącego chuja jest najmniej istotna w momencie, w którym ja przywołuję ci przykład namawiania do samobójstwa, oskarżania go o to, że leci na inne kobiety, że cię nie kocha. Ty jakby zniszczyłaś sobie trochę jego zaufanie do ciebie, Ela. Dobra, okej. No, ja mam takie za swoje słowa. Dobra, ja mam takie pytanie, dobra? Za swoje. Ja mam takie pytanie, bo ja chciałam skończyć tę rozmowę, bo dziecko mieszka w domu. No, dziecko jest akurat najważniejsze, tak. Nie mam nic więcej do powiedzenia, no nie? No. Po prostu, przepraszcie ja Markowi, jak wyczyźwieję, że rozpierdolę mu jego życie, tak jak on moje i... Dobra, nie muszę go już więcej widzieć, okej. Okay. Spoko, niech będzie. Dali mi z chipy i spoko. Skoro on tak uważa, okej. Okay. Tylko
pytawki mu wszystko, nie wiem, czy tam sobie nagrać. Powiedzenie o kimś publicznie, że śmierdzi od niego, sprawia, że możemy wywlekać jego wszystkie prywatne rzeczy. Okej, okay, to ma rzeczywiście sens, Ela. Nie, po prostu mi się to nie spodobało, bo powiedział jakiemuś kolesiowi przez telefon, który go nagrał, że mi waliło cipy na pierwszym spotkaniu z nim, co jest nieprawdą. Jest to nieprawdą, jest to, było to bezczelnym kłamstwem. A skoro uważa, że ja śmierdzę, to nic to nie nadaje wobec mnie, nic się ze mną nie zadaje. Bo może, czasami jest tak, że człowiek ma jakiś swój indywidualny zapach, który drugiej osobie nie odpowiada. I nawet jak się umyjesz, to ktoś może stwierdzić, że jego, że mój zapach mu nie odpowiada, nie? No tak. Skoro on uznał, że mi waliło z ciebie na pierwszym spotkaniu, to widocznie, faktycznie po prostu mój zapach mu nie odpowiada, więc dajmy sobie spokój z tym, nie? Skoro ja się umyłam, a jego zdanie waliło mi z cipy, no to widocznie po prostu nie odpowiada mu mój zapach. Może będzie mu odpowiadał twój. Ale ja mam 15 lat. Bo ja na pewno nie będę sobie szorować dupy przez 5 godzin po prostu mydłem i wrzątkiem, żeby nie waliło. Nie? Jeżeli mu nie odpowiada zapach mojego tyłka, no to trudno. No, no to może będzie mu się podobał zapach tyłka Rosarii. A jeżeli ci nie odpowiada, że Marek cię traktuje źle, to po prostu z nim nie bądź. W każdym razie ja się umyłam. Ej, ale czekaj, Adam Mao nie powiedziała kiedyś właśnie, że ten, że Marek, no wiesz o co chodzi. A co, masz jakiś problem? Ja nie jestem taka bezpruderyjna. Ja mówię prosto, myślę, co, nie potrafisz powiedzieć, że co, że jest homoseksualistą? Co? A też musisz mówić rebusami, tak jak on? Ale o co ci chodzi? Ale co, no o co mi chodzi? No ale powiedz prosto, bo ja nie wiem, o co tobie chodzi. Co mówił Madame Mao, bo ja nie wiem. Nie, wiesz... No co, że on może woli wąchać chuje, tak? No, nie wiem, bo ja nie skumałam. Ja się wstydzę, bo jak ja mówię o takich rzeczach, to mi rumieńcy wychodzą na policzkach, wiesz? A wiesz, wątpię, znając cię. A znając mnie. Ja się wstydzę takich rzeczy, wiesz? Jakby nie każdy jest taki odważny jak ty. W każdym razie spoko. Marek opowiada mojej mamie, ja będę opowiadać o jego matce, że jest alkoholiczką. Marek opowiada o moim byłym mężu, ja będę opowiadać o jego bracio. Jakby nie wiem, czy Eli nie słychać, czy co. Halo, Ela. Jestem, bo ja się już włączam. Ja mówię tylko, że będę opowiadała, że jego mama... A no, nie, interesuje nas to. 15 piw. Tak, ale mnie to interesuje. Super, 15 piw. Ekstra, wspaniale. No nie, no... A ty ile piłaś ogólnie dziennie piw? Bo ty też sobie lubiłaś, nie? Dupnąć. Ja piję jedno ciemne piwo co 3 dni. To jest maks. Aha, nie no, spoko, w sensie nie ma nic złego w popijaniu sobie piwka czasami, nie? Czyli 2 albo 3 razy w tygodniu sobie piję piwo albo jakieś wino do kolacji i to jest maks. Tak. I nie więcej niż jedno ciemne piwo, 10% alkoholu, pół litra. Tylko, że jak byłam z Markiem na wakacjach, jeżeli ciebie to interesuje, no, interesuje to on mnie. Na przykład jak się budził, to ja sobie robiłam kawę. Ja sobie robiłam kawę, a on sobie pił piwo. No tak. I przez cały dzień to piwo pił. Było widać przecież, że miał tyski. I to piwo było wszędzie. Stało w lodówce, stało na stole, stało kurwa w szafce, stało na balkonie. I tak się składa, że akurat ja lubię piwo, no nie? Więc po prostu akurat jak byłam na wyjeździe, to sięgałam po nie codziennie, bo stało. Po prostu ile razy otworzyłam lodówkę, to było tam w środku. A jak jestem w domu, to ja sobie po prostu nie kupuję. Nie kupuję, więc nie mam, więc nie piję. A z Markiem zawsze stało w lodówce, więc sobie otwierałam i potestowałam. No ale nie ma w tym nic, że od tego są wakacje, nie? Żeby sobie wypiwać bombę. Mi to przeszkadzało, że jestem z kimś, kto codziennie pije.
No ale to wiesz, to wystarczy tej osobie powiedzieć, hej, możesz nie pić alkoholu. Dlatego, że stał ten alkohol cały czas, wszędzie i siłą rzeczy go otwierałam, chociaż nie chciałam, bo cały czas był w zasięgu ręki i mi to po prostu nie pasowało. No ale to powiedziałaś mu o tym, że ci to nie pasuje? On wie, że mi to nie pasuje. Nie, faceci nie wiedzą, im trzeba powiedzieć. Nie, nie, po prostu. A ja myślę, Ale to czekaj, to żeby uchronić go przed alkoholizmem, to wypiłaś po prostu te piwo za niego, tak? Nie, po prostu akurat lubię alkohol i go nie kupuję, żeby go nie pić, bo sobie limituję ilość, którą mogę wypić, ale jeżeli mieszkam z kimś, otwieram lodówkę i tam kurwa zawsze stoi 6 piw, to wiesz, bardzo ciężko jest się powstrzymać i sobie nie otworzyć jednego, jak po prostu cały dzień otwierasz to jajka, bierzesz to mleko, to chlebek, to szynkę i kurwa za każdym razem piwo ci stoi wiesz przed oczami, więc po prostu trudno jest nie otworzyć i to mi po prostu przeszkadzało, rozumiesz? Przeszkadzało mi to. Aha, to przeszkadzało ci. Przeszkadzało ci to, że 24 godziny przeszkadzało ci to, że on cię na taką pokusę wystawiał, tak? Tak, bo ja na przykład lubię czekoladę, słodycze lubię. Jeżeli mam w domu, to je jem, a jak ich nie mam, to ich nie jem. Po prostu na tym... Z alkoholem też tak jest. Czyli na przykład z sklepie alkoholowym byś nie mogła pracować. Nie wiem, na pewno bym się nie upijała do nieprzytomności. Ale dla kobiety... Ale wiadome jest, że codzienne picie alkoholu nawet w małych ilościach niż czy wątroby i w ogóle i nie należy. Dobrze, Elu, a powiedz mi, bo teraz sobie rozmawiamy jak ludzie, rozmawiamy sobie spokojnie, nie wyzywamy się. Odpowiedz mi tylko, bo... W chwili sobie nie rozmawiamy jak ludzie, bo ty mnie traktujesz twardo, jakbym była jakimś śmieciem, a ty osobą lepszej kategorii. Jesteś dwa razy mocna ode mnie. Ale jak ja cię traktuję jak śmiecia? W sensie, co ja takiego mówię? Oprócz twoich słów. Nie podoba mi się ten twojego głosu. No słuchaj, jaki ja mam mieć ten głos w momencie, w którym ja odpalam twojego live'a, a ty mnie nazywasz kurwą 30 razy? Ja nie przypominam sobie, żebym cię nazywała kurwą. Idź sobie do tej Rozarii albo Uwu tych dziwek i kurew. Idź sobie do tej kurwy Uwu. Idź do tej dziwki Uwu. No to słuchaj, no Ela, no to ja mam być w porządku dla ciebie w momencie, w którym ty mnie wyzywasz non-stop? No ja nadal uważam, że jestem w porządku do ciebie. Daję ci się wypowiedzieć w normalny sposób. Staram ci się nie przerywać, mimo że ty mi przerywasz cały czas. No to rytm mnie obrażasz. Ale i nie odpowiesz mi na to, nie? Ale to jest kłamstwo, to nie jest prawda, żebym cię notorycznie obrażała. Ale przecież, no przecież przytaczam ci, jak byliście na tym live'ie, na tym wyjeździe, no to nazwałaś mnie kurwą i dziwką was 4 razy. Nie przypominam sobie. Kiedy? Teraz? Tak, teraz jak byliście... Nad morzem? Tak, jak się kłóciliście i ty wtedy krzyczałaś, idź sobie, bo jak tam było, że chyba Rozaria do ciebie dzwoniła, że idź sobie do tej kurwy Rozaria. Ale to było w czasie prywatnej rozmowy. Ja w czasie prywatnej rozmowy mam prawo mówić, co chcę. Chodzi o to, co mówię o tobie publicznie. No ale przecież skoro to jest w internecie, to było publicznie. Nie było publicznie, bo ja rozmawiałam w innym pomieszczeniu. Jak nie było publicznie w momencie, w którym ja to słyszałam? Czyli to było publicznie, bo to było puszczone w transmisji na żywo. Czyli było to publicznie. Dobra. Okej. Obrażam cię, jestem straszną świnią, słuchaj. Obrażam, wyzywam ludzi, tak? Tak, rzeczywiście, wiesz co, ciągle na każdym kroku cię wyzywałam publicznie, znieważałam. Ty zawsze byłaś dla mnie miła, dbałaś o mój wizerunek. Tak, słuchaj, okej. Dobra, no to nie tak będzie. No to jestem chamem, jestem świnią. Widzisz? I widzisz, patrz. Psychicznie, tak? Alkohol. Widzisz, tobie się zwróci uwagę. Ale, nie. Ale słuchaj, nie, dobra. Ale słuchaj, ja mam prawo. Nie, dobra, ale masz rację. Tak, jakim w ogóle prawem ja mogłam nawet dać do zrozumienia, że ktoś jest dziwką, jak przecież wiadomo, kto jest dziwką, ja jestem dziwką, prawda? No nie ma innych dziwek, tylko... No szkoda, że masz taką samą ocenę o sobie, wiesz? No ty masz taką ocenę o mnie, nie? A na podstawie czego to wnioskujesz?
Ja w przeciwieństwie do ciebie nigdy cię nie nazwałam dziwką. Tak, ja w przeciwieństwie do ciebie codziennie sobie siedzę i wyzywam wszystkich ludzi od kurew. Tak, mam taki zwyczaj, że siedzę i wyzywam ludzi. No jestem strasznym skurwysynem po prostu. No to normalnie trzeba sobie... Na moim kanale jest 1000 filmów, jest 300 live'ów i tylko siedzę i zawsze po prostu ludzi tam siedzę i wyzywam. Tylko jakoś sobie nie przypominam, wiesz? Nawet Mateusza Spisińskiego nigdy. On mnie nazwał jebaną kretynką, jebaną patologią. No, a tego pedofilem. Nie nazwałam go pedofilem, tylko powiedziałam, że jego zachowanie w mojej ocenie ma znamiona pedofilii. Nie powiedziałam, że on jest pedofilem. Tylko powiedziałam, że niepokoi mnie jego zainteresowanie moją córką. Czyli jak inaczej to nazwać? Aha, no to w sumie to jest taki sam przykład, jak nazwanie kogoś szmatą, bo szmatka. Rzeczywiście, kurde, że się nie połapałam. No można mówić szmata, szmatka, szmateczka. Bo wiesz co, bo... Okej, okay, słuchaj, bo ja się wyłączam i chciałam powiedzieć taką rzecz. Słuchaj, możemy się pogodzić na koniec, bo ja chciałam taką rzecz zaproponować. No? Zablokuję Marka, chcę, żeby mnie odesłał tego laptopa. Mam wyjebane na niego. Chciałam się z wami pogodzić. Przepraszam cię, przeproś moim imieniu Rozawię. Wszystkie inne osoby, które obraziłam. Mark dla mnie od dnia dzisiejszego nie istnieje. Na wasz serwer nie będę wchodzić. Nikt mi odeśle tego laptopa i chcę sobie to wszystko już zakończyć, okej? Okay? Możemy tak się umówić? Pewnie, Elu. I umówmy się w ten sposób, że dobrze, niech tak będzie, że to ja wszystkich obrażałam. Że to jest, możemy się tak umówić, biorę winę na siebie, dobra? To wszystko jest moja wina. Uh-huh. Po prostu wynika to z głupoty, braku inteligencji, może jakichś zaburzeń psychicznych. Niech to będzie tak, że to wszystko jest moja wina, wyłącznie moja wina. Biorę winę tam na siebie, dobra? Okej? Okay? Przepraszam cię za to, że cię tak nazwałam. Widocznie byłam zazdrosna. Tak, byłam zazdrosna, wiesz, było mi przykro po prostu. Zależało mi na Marku bardzo, ale już to się wszystko skończyło, więc słuchaj, oczywiście wiem, że i tak będziesz mi dokuczać i się na mnie mścić. Rób sobie co chcesz. Ja w każdym razie... Nigdy się na tobie nie mściłam. Słuchaj, w przeciwieństwie do ciebie, nie wiem jak wyglądasz. Nie wiem, jak masz na imię, nie wiem, jakie masz wykształcenie, nie wiem, jak mieszkasz. Jesteś dla mnie tylko głosem. Więc ja do ciebie nie mam... Ja do ciebie nie mam żadnych uczuć, żadnych emocji, ale ty wiesz, kim ja jestem, jak wyglądam, jak się zachowuję, kogo kochałam, na kim mi zależy. Jak wygląda moje dziecko, które chcą mi odebrać przez wasze działania? Ty wszystko o mnie wiesz. Nie przez nasze działania. A teraz pozwól, że ja się... Pozwól, że ja się wyłączę, więc tak, to jest moja wina, tak. Jestem głupia, mało wartościowa. Ale wiesz co, fajnie, że przynajmniej są ludzie tacy jak ty, którzy są fajni, nie? Bo dzięki temu jakoś to życie idzie do przodu, więc myślę, że fajnie się martwię, a muszę się z nim. Ja mam się zająć Markiem? Nie wiem, nieważne, nie interesuje mnie. Mógłby być moim ojcem. Nie interesuje mnie to wszystko już w tym momencie. Ja się muszę wyłączyć, bo ją przewrócić do córki, do mieszkania. Mhm. No, to były naprawdę szczere przeprosiny, Alu. Naprawdę szczere. Jeszcze jakby ludzie wiedzieli za co to były przeprosiny. Jakbyś ty też sama wiedziała, za co to były przeprosiny. Ale jak to dobrze, nie? Że Kocborowo końcowo doprowadziło do tego. Po czym 2 godziny później dodajemy ogłoszenie, że składamy skargę do sądu na użytkowniczkę UW, że nawołujemy do masowego śledzenia jej działań. Brawo. Schemat ten sam, co wtedy, Elu.